Rozmawiamy dziś z panią Ewą Maciejską, sekretarzem gminy Obrazów w latach 2011-2013. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani uważa, czy gmina Obrazów skorzystała na inwestycjach w ramach projektu RPO WŁeŚ? Gmina Obrazów bardzo dużo skorzystała na projektach w ramach programu. Można było zrewitalizować miejscowość Obrazów, zmodernizować stadion Święcicy, przebudować drogi lokalne. To bardzo, bardzo ważne inwestycje dla nas i bardzo korzystne dla mieszkańców i dla wszystkich. Które z działań podjętych w ramach RPO WŁeŚ ocenia pani jako najważniejsze? Uważam, że najważniejsze to chyba te nasze drogi lokalne, które były w ramach projektu odbudowywane, bo to ciągi komunikacyjne. Jednakże wszystkie projekty są bardzo istotne i bardzo ważne tutaj dla mieszkańców. Czy rewitalizacja miejscowości Obrazów, przebudowa stadionu, wszyscy z tego korzystamy. No i naprawdę służy to całej społeczności. Jak na poszczególnych działaniach w ramach projektu skorzystali mieszkańcy gminy? Bardzo korzystnie wpłynęło na rozwój między innymi sportu w gminie Obrazów, rozbudowa stadionu w Święcicy, modernizacja jego oraz wraz z całym zapleczem. Rewitalizacja miejscowości Obrazów przyczyniła się do uatrakcyjnienia naszej miejscowości, do zorganizowania miejsc czy wypoczynkowych, przeładunkowych, a także drogi lokalne, co jest istotne tu dla naszych mieszkańców, to są ciągi komunikacyjne. Także myślę, że projekty bardzo korzystnie wpływają na rozwój społeczności i nas tutaj, na uatrakcyjnienie nawet naszej gminy. Czy takie projekty są potrzebne? Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Wiadomo, że budżet gminy jest ograniczony. Jeśli dobrze napisze się wniosek, złoży się go w odpowiednim czasie, można dużo, dużo więcej zrealizować w ramach wszelkiego rodzaju projektów, nie tylko właśnie w ramach tutaj RPO WŁeŚ. Wszelkiego rodzaju dofinansowania pomagają nam tak naprawdę służyć tylko społeczności, żeby można było, czy te ciągi komunikacyjne, czy ewentualnie odbudowa wszelkiego rodzaju obiektów, to też jest istotne, doposażanie tych obiektów. To wszystko służy nam tutaj na terenie gminy i myślę, że będzie dobrze pożytkowane.